Nie żyje dziennikarz Radia Gdańsk. Marek Lesiński zmarł w niedzielę 21 marca rano. Redaktor przez wiele lat współpracował z gdańską stacją i zajmował się głównie tematyką religijną oraz morską. Prowadził też magazyn katolicki W Drodze. Odszedł w wieku 57 lat po tym, jak zachorował na COVID-19. Ostatnie dni spędził w szpitalu. W niedzielę 21 marca za pośrednictwem mediów pożegnano dziennikarza, który przez wiele lat związany był z Radiem Gdańsk. Portal Trójmiasto.pl oraz serwis rozgłośni przekazały informacje o śmierci redakcyjnego kolegi, który zajmował się tematyką religijną oraz morską. Współpracował również z działem sportowym. Marek Lesiński jako dziennikarz zaczął pracę w latach 90. Podpisując kontrakt z Radiem Puls. W Radiu Gdańsk, w którym pracował najdłużej, zatrudnił się w 1997 roku. Koleżanki i koledzy z pracy wyrazili duży żal po stracie cenionego reportera. Odszedł dziennikarz i działacz opozycji. Zmarły dziennikarz w latach 80. studiował na Uniwersytecie Gdańskim. Wówczas był także działaczem opozycji. W 1989 roku rozpoczął pracę w biurze do spraw szkoleń KKW Solidarność. Następnie współtworzył tygodnik Młoda Polska. Następnym miejscem pracy Marka Lesińskiego była Gazeta Wyborcza. Redaktor tworzył dla należącej do wydawnictwa Gazety Morskiej. W 1992 roku dołączył do pierwszego składu Radia Plus. Następnie związał się na dobre z Radiem Gdańsk w 1997 roku. Radiowiec należał też do Stowarzyszenia SUM, które powstało w Gdańsku w 2002 roku i zajmuje się organizowaniem Parady Niepodległości oraz Orszaku Trzech Króli. Współpracownicy wspominają dziennikarza Radia Gdańsk. Jak poinformowali jego współpracownicy z Radia Gdańsk, dziennikarza wyróżniał niski, ciepły głos. Marek Lesiński prowadził audycje oraz zapowiadał inne programy. Pracownicy rozgłośni z żalem mówią o śmierci spikera. To tak, jakby wyrwano mi połowę serca. Był zawsze blisko drugiego człowieka. Jako dziennikarz zawsze starał się wiernie relacjonować to, co widzi, co odczuwają ludzie. Malował świat pięknie, z nadzieją, z kolorami. Kochał drugiego człowieka, przyrodę, las. Nie wstydził się mówić o Bogu. Marku, dziękuję ci za wszystko, powiedział Andrzej Urbański na antenie Radia Gdańsk. Nasi słuchacze znali Marka z audycji katolickich i setek zapowiedzi, który produkował na antenę Radia Gdańsk. To głosem Marka namawialiśmy do rozważnej jazdy i do tego, aby wspierać organizacje pożytku publicznego.
Jego głos zapowiadał najważniejsze wydarzenia w naszym radiu, koncerty, słuchowiska. Przede wszystkim jednak był wspaniałym kolegą, świetnym rozmówcą, mądrym człowiekiem. Osobiście jestem załamany informacją, która dotarła do mnie w niedzielę rano, dodał Artur Kiełbasiński, sekretarz redakcji Radia Gdańsk. Marek Lesiński zmarł w wieku 57 lat. Mężczyzna miał czwórkę dzieci. Przed śmiercią zachorował na COVID-19 i trafił do szpitala, gdzie spędził ostatnie dni. Niedawno odbył się pogrzeb innego dziennikarza. W wieku 54 lat tragicznie zmarł Piotr Świąc, który pracował dla TVP.